Cześć, z tej strony Kacper Żarski, tabletowo.pl. Zapraszam na test Alcatela 5. Zacznijmy od obudowy. Alcatel 5 to niestety jeden z tych sprzętów, który wygląda lepiej niż w rzeczywistości jest wykonany. Gdy spojrzymy na to urządzenie, niby wydaje się, że jest to metal, ale niestety w całości urządzenie jest wykonane z tworzywa sztucznego, jedynie na przodzie jest szkło. Tworzywo to minimalnie przypomina metal szczotkowany, aczkolwiek, tak jak mówię, jest to tylko tworzywo sztuczne. Dodatkowo to, co możecie zauważyć, jedna literka w logo producenta odpadła, co nie świadczy zbyt pozytywnie o trwałości tej obudowy. Na tyle umieszczono jeszcze aparat główny, mamy też diodę doświetlającą oraz okrągły, nieco zagłębiony skaner linii papilarnych. Od dołu swoje miejsce znalazło USB typu C, głośnik oraz mikrofon. Na prawym boku mamy klawisze głośności i zasilania. Od góry jest złącze słuchawkowe jack 3,5 mm. A na lewej stronie jest tacka na karty SIM i microSD, która szczerze mówiąc nie jest perfekcyjnie spasowana i pod palcem lekko odstaje z jednej strony. Warto niestety dodać, że to urządzenie w Polsce nie będzie dostępne w Dual SIM i tylko jedna karta będzie obsługiwana jednocześnie. Na przodzie znajdziemy wyświetlacz o przekątnej 5,7 cala i rozdzielczości 720x1440 pikseli. Jest on wykonany, jak można zauważyć, w proporcjach 18:9. Wyświetlacz charakteryzuje się naturalnymi kolorami, lecz nieco zżółkniętą bielą i nieco wyższa mogłaby być jasność maksymalna. Od dołu i po bokach znajdziemy naprawdę wąskie ramki, przynajmniej jeśli jeszcze nie podświetlimy ekranu. Oprócz samej ramki w kolorze obudowy znajdziemy jeszcze obramówkę wokół wyświetlacza w kolorze czarnym, co moim zdaniem nie wygląda zbyt dobrze i raczej przypomina urządzenie sprzed kilku lat. Nad wyświetlaczem już natomiast znajdziemy stanowczo szerszy pasek i umieszczono na nim dwie kamerki frontowe. Oprócz tego jest głośnik, kilka czujników, a także dioda powiadomień i doświetlająca dioda do wykonywania zdjęć. W smartfonie znajdziemy system operacyjny Android w wersji 7.0 Nougat z nakładką od producenta. Znajdziemy tutaj kilka dodatków, które producent od siebie dodaje. Przede wszystkim w ustawieniach jest to zakładka Smart Manager, w której znajdziemy możliwość dostosowywania aplikacji, pamięci RAM czy pamięci wbudowanej, a także kontrolowanie wydajności baterii. Mamy też takie dodatki jak powielanie aplikacji, czyli po prostu coś takiego jak klonowanie aplikacji w Huawei'ach. Możemy na przykład zduplikować WhatsAppa, Facebooka, Messengera, Snapchata czy Instagrama i zalogować się w ramach jednej aplikacji do kilku kont. Dalej znajdziemy na przykład rozpoznawanie twarzy, które działa dobrze, aczkolwiek nieperfekcyjnie. Czasami telefon potrzebuje nieco dłuższą chwilę, żeby nas rozpoznać, czasami nie uda się w ogóle rozpoznać tej twarzy, ale na pewno w dobrym świetle, jeżeli jest dobrze skonfigurowane, to w jakiś tam sposób na pewno to będzie dobrze działać. Mamy też całą zakładkę inteligentna pomoc, w której znajdziemy przycisk Joy Touch, który ma kilka funkcji, takich jak na przykład włączanie latarki, robienie zrzutu ekranu, uruchamianie dyktafonu, kalkulatora czy alarmów. Możemy też od razu przejść do ustawień czy wygasić wyświetlacz. Fajne jest to, że możemy zmienić motyw tego klawisza i dostosować, w jakim kolorze on będzie. Kolejną opcją jest możliwość ukrycia klawiszy i gdy włączymy tą opcję, pojawia się taka strzałeczka, która właśnie umożliwia schowanie klawiszy, żeby więcej treści wyświetlało się naraz na wyświetlaczu. W smartfonie mamy też dwa gesty, na przykład możemy wyciszyć dzwonek odwracając telefon ekranem do dołu. Możemy też zrobić zrzut ekranu po przesunięciu trzema palcami w dół. W smartfonie znajdziemy również tryb nocny i może on działać według harmonogramu w ustalonych godzinach albo uruchomić ręcznie od razu, gdy mamy na to ochotę. Możemy też oczywiście ustawić temperaturę barwową tego filtra, żeby po prostu ustalić, jak dużo tego niebieskiego światła ma być eliminowane. W smartfonie znajdziemy również tryb obsługi jedną ręką, który aktywujemy poprzez dwukrotne naciśnięcie klawisza Home. I to, co ciekawe, możemy ustalić, czy taki ekran będzie miał 4, 3,5, a może 4,5 cala. W smartfonie znajdziemy jeszcze kilka dodatków, takich jak na przykład aplikacja Super Clean. Mamy też dedykowany sklep z aplikacjami od Alcatela. Jest centrum wsparcia, w którym znajdziemy informacje o urządzeniu, a także zmienione wizualnie są aplikacje galerii, muzyki, telefonu, wiadomości, kalkulatora, dyktafonu czy radia. Co do płynności smartfona jest naprawdę bardzo dobrze i prawdę mówiąc tylko kilka razy zdarzyło się, żeby jakieś pojedyncze, sporadyczne przycinki się pojawiły.
Na ogół smartfon jest dobrze działającym urządzeniem, z którego da się komfortowo korzystać na co dzień. Ponadto wszystkie moduły łączności działają bez problemów i tak naprawdę brakuje mi tylko jednej rzeczy tutaj, a mianowicie NFC, którego po prostu w urządzeniu nie znajdziemy. A jakie podzespoły odpowiadają za działanie tego urządzenia? Mamy tu przede wszystkim procesor MediaTek MT6750, jest układ graficzny Mali T860, a także 3 GB pamięci RAM. Ponadto mamy 32 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozbudowy przy użyciu kart microSD. Skaner linii papilarnych w tym urządzeniu jest całkiem niezły, ponieważ rozpoznanie naszego odcisku trwa naprawdę dosłownie chwilkę. Nieco dłużej już jednak poczekamy od rozpoznania naszego palca do podświetlenia ekranu, ale nie jest to jakiś czas bardzo długi, który uniemożliwiałby komfortową pracę z urządzeniem. W Alcatelu 5 znajdziemy aparat główny o matrycy 12 megapikseli z przysłoną 2.0. Producent jednak zastosował jeszcze dość niespotykany zabieg, a mianowicie korzysta z interpolacji, przez co te 12 megapikseli może być sztucznie ulepszone do 16 megapikseli. Jakość zdjęcia jest naprawdę dobra i biorąc pod uwagę cenę smartfona, trzeba przyznać, że zazwyczaj zdjęcia są naprawdę świetnej jakości. Mają sporo szczegółów, charakteryzują się ładnymi kolorami i dobrze wyostrzonymi poszczególnymi elementami. Zdjęcia nocne oczywiście nieco gorzej wypadają, ale i tak nie ma tu jakiejś wielkiej tragedii i biorąc pod uwagę cenę smartfona, naprawdę pozytywnie się zaskoczyłem. Na pochwałę na pewno też zasługuje fakt, że urządzenie bardzo dobrze radzi sobie z wyostrzaniem małych elementów, ponieważ ostrość jest łapana zaskakująco szybko, a zdjęcia wychodzą ostre i wyraźne. Poza tym jesteśmy w stanie ładnie uzyskać efekt rozmazanego tła i po prostu te fotografie wyglądają jakby były robione sprzętem z nieco wyższej półki cenowej. Na froncie mamy dwa aparaty, jeden ma 13 megapikseli, a drugi jest szerokokątny i ma 5 megapikseli. Tak jak w przypadku aparatu głównego, tutaj też możemy skorzystać z interpolacji, czyli zamiast 13 megapikseli mamy 16, a zamiast 5 możemy mieć nawet 8 megapikseli. Tak to w teorii wygląda, a jak w praktyce? Trzeba przyznać, że ten lepszy aparat wykonuje dobrej jakości zdjęcia ze sporą ilością szczegółów i dużą ostrością. Kolory też są ładnie odwzorowane. Druga kamerka nieco gorzej radzi sobie z wykonywaniem tych zdjęć, ponieważ no, są one już mniej naturalne i z mniejszą ilością szczegółów. Natomiast kąt soczewki no, robi niezłe wrażenie i dzięki temu możemy więcej osób na jednej fotografii po prostu uchwycić. Aplikacja aparatu też jest nieźle wyposażona, ponieważ mamy kilka ciekawych trybów, tak jak zdjęcie poklatkowe czy spowolnione tempo. Mamy też długi czas naświetlania, a także tryb społeczności, który pozwala od razu wykonywać zdjęcia kwadratowe, typowo do publikowania ich na portalach społecznościowych. Mamy też filtry kolorystyczne, jest HDR oraz tryb nocny. Niestety nie znajdziemy tutaj trybu profesjonalnego. Na pochwałę natomiast zasługuje sprytny tryb obsługi jedną ręką. Wystarczy, że po prostu przeciągniemy palcem od prawej lub lewej strony, a cały interfejs aparatu po prostu się zmniejszy, żeby obsługa jedną ręką była jak najbardziej ułatwiona. Alcatel 5 został wyposażony w akumulator o pojemności 3000 mAh. Nie jest to jakaś nadzwyczaj duża bateria, ale do codziennych zastosowań myślę, że w zupełności to wystarcza. Przy moim użytkowaniu w trybie mieszanym jesteśmy w stanie uzyskać 3,5 do 4,5 godziny na wyświetlaczu. Na samym Wi-Fi jest to 6 godzin, a przy samej transmisji danych spada ten czas do około 3 godzin. Urządzenie naładujemy ładowarką z USB typu C, natomiast nie znalazłem nigdzie oficjalnej informacji, żeby ten telefon wspierał szybkie ładowanie, aczkolwiek z doświadczenia wiem, że pełne ładowanie trwa około 1,5 godziny, więc to nie jest jakiś wygórowany wynik. Podsumowując, Alcatel 5 został wyceniony na 799 zł. Uważam, że jest to naprawdę niezła cena za ten sprzęt, ponieważ jest to smartfon z płynnie działającym systemem z kilkoma ciekawymi dodatkami. Możemy też skorzystać z dobrego aparatu oraz całkiem wydajnego akumulatora. Tak naprawdę do ideału w tym smartfonie brakuje mi nieco lepiej wykonanej obudowy oraz NFC, którego po prostu tutaj nie znajdziemy. Ogólnie jednak myślę, że Alcatel 5 to udany smartfon, który jest wart naszej uwagi i godny polecenia. Szkoda jedynie, że w Polsce pojawi się, tak jak mówiłem, model tylko w wersji single SIM. Nie będziemy mieli możliwości skorzystania ze smartfonu dual SIM. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tym smartfonie, czy Wy byście go kupili, a może zdecydowalibyście się na inny sprzęt. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!